Wiele, oj wiele lat czekaliśmy na chwilę, na moment, w którym powiemy, że nasza ulubiona gra World of Tanks w końcu wygląda tak jak powinna. Moi drodzy, witam was serdecznie w pierwszym odcinku z serwera testowego, na którym testujemy mapy w HD. Mapy, które pojawią się na naszym serwerze europejskim już pod koniec marca, lecz już dziś lepiej się nim przyjrzymy. Z jedną uwagą, zależało mi na pokazaniu tych mapek w ciekawy sposób, więc nie zobaczycie typowego rozjazdu po mapie. Za to pokażę wam parę ciekawych bugów, miejscówek, których nie było w obecnej wersji WOTA, czy też nowych zmian w fizyce obiektów, także zaczynamy od mapy Himmelsdorf, gdzie możemy wjechać do zamku. Naprawdę to się da zrobić, jest tylko jeden problem, już stąd nie wyjedziecie. A teraz pokażę wam jeszcze kolejnego buga. Jeśli najedziemy tutaj na ścianę, lewą lub prawą gąsienicą, to możecie wylądować, o właśnie tak, na przykład waszym rywalu, który też tutaj wjedzie. Jest to o tyle śmieszne, że tak naprawdę nie da się wyjąć czołgu, który już tam po prostu wjedzie. A teraz odwieczne pytanie, czy będzie się w końcu dało utopić na mapie stepy? Odpowiedź to tak, naprawdę da się, sprawdziłem to niemieckim Rheinmetall Panzerwagen i tutaj faktycznie możemy się utopić. Co prawda, trzeba się troszeczkę zanurzyć, ale dla chcącego nic trudnego. A teraz pokażę wam, jak możemy wziąć prysznic na mapie stepy. Od teraz, na lewej stronie, mamy, słuchajcie, wodospad, więc naprawdę przyjemna sprawa. Woda jest podobno bardzo ciepła, więc tym bardziej będziecie zadowoleni. A teraz czas na wspinaczkę. Moi drodzy, chyba możemy się zgodzić, że boosty są przez wielu graczy znienawidzone. Niektórzy je też uwielbiają, ale one chyba nigdy nie znikną z tej gry. Nawet teraz możemy spokojnie pokusić się o stwierdzenie, że są one dostępne na mapach w HD. Przykład, mapa Przełęcz, gdzie możemy przejechać sobie takim Panzerwagenem na wielką górkę, z której widzisz cały środek, możesz mieć przestrzał na fragment bazy rywala. No i nie mówię nic o środku, o moście, czy też o lodowcu, gdzie przestrzał mamy wyborny. Pamiętajcie tylko o tym, że na tej mapie występują niewidzialne ściany. I to nie jest tak, że jest ich parę. One są niemal wszędzie i blokują wjazd na każdą górkę, na którą teoretycznie mógłbyś wjechać. I to jest jeszcze pikuś, bo to akurat jest celowe zagranie Wargamingu, aby zapobiec przejmowaniu zbyt OP miejscówek. Tyle tylko, że czasami zdarzają się sytuacje, że wjedziesz na boosta, ale nie będziesz mógł z niego zjechać. Przykład? Nie trzeba daleko szukać. Na przykład właśnie ta górka. Zobaczcie, że chciałem sobie tutaj delikatnie zjechać. No i co? Nagle pojawia się jakaś magiczna ściana, która sprawia, że mój pojazd prawie się wywrócił. No wyglądało to naprawdę śmiesznie oczywiście. Musieliśmy zrobić restart bitwy. A teraz mapa stepy i kolejny buścik. Kto gra na tej mapie, ten wie, że w sektorze D0 jest obecnie taka ewidentna pozycja do gry na wieżę i podobnie będzie na mapce w HD. Już teraz możemy tam wjechać bardzo szybkim pojazdem i zająć fantastyczną pozycję na wieżę, czy też na krzaczki do spottingu. Zobaczcie, ile tutaj jest krzaków, ile tutaj jest zagłębień, czy skał, za którymi możemy się ukryć. Można je wykorzystać bardzo efektownie, ale pamiętajcie także o tym, że ta pozycja sprawi, że możemy mieć lekką przewagę. To wydaje się taka pozycja, która może być OP, no ale też pamiętajmy o tym, że nie wjedziemy tutaj większością maszyn. Na przykład chciałem tu wjechać te stolety, nie chciało się dać, ale Panzerwagenem już od razu wjechałem. Także możliwe, że niektóre pojazdy po prostu tutaj nie wjadą, bo są zbyt szerokie albo też zbyt wolne, także tym akurat dałem radę. No i tak popatrzyłem sobie na to, czy można tutaj strzelać nie będąc wykrytym. Jak się okazało, rywal zobaczył mnie od razu po strzale, ale możliwe, że problem było też to, że byłem zbyt blisko rywala, więc to był pewien problem. No i też chyba nie mam perków na kamo, aczkolwiek co do tego, to już mam wątpliwości. Na lajcie bez kamo? Czyżbym zwariował? No chyba aż nie jestem taki szalony. I tutaj będzie taki ciekawy moment. Będę chciał, słuchajcie, pokazać wam, jak można skoczyć teraz na takiego rywala. Bierzemy rozpęd i proszę bardzo,
i leć i wylądował jeszcze w locie. Zostałem zdjęty przez 268, nawet nie trafiłem go. Straszna lipa. A tymczasem ostrzał artyleryjski na mapie koło podbiegunowe. Oczywiście wielu graczy zwróciło uwagę na to, że wygląda to niesamowicie, ale ja bym chciał powiedzieć, że wydawało mi się, że to będzie bardziej odczuwane. To znaczy, troszeczkę mało tych rakiet. Serio, zobaczcie, że są te wybuchy, ale chciałbyś tego więcej, prawda? Tak mi się wydaje. A tutaj już tafle lodu. Zauważmy, że teoretycznie powinny być one zniszczalne. Tak jak jest to obecnie na naszym kliencie, który jest oczywiście cholernie przestarzały, ale jeśli strzelisz w lód, to go zniszczysz. A na łapkach w HD nie da się. Serio, nie można zniszczyć lodu. Bardzo dziwna sytuacja i uważam, że nie jest to akurat zbyt fajne. Wiadomo, że to są tylko testy, więc mają jeszcze czas to naprawić, ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo no fajnie by było, gdyby te tafle lodu można było, wiecie, połamać, zniszczyć i tak dalej. Co do kamperskiej miejscówki w sektorze G7, on oczywiście jest, te krzaczki, oj, ruszają się aż za bardzo. I jeśli ktoś będzie chciał tutaj kampić, jak najbardziej, wciąż będzie taka opcja. Kolejna rzecz, która mocno mnie dziwiła, to są, słuchajcie, beczki. Beczki, które zachowują się bardzo nienaturalnie. Skrzynki, no to jest nieco inna jeszcze historia. O, ta beczka jak poleciała. Niektóre się w ogóle palą. Niektóre widać, że są zmutowane. Tak, chyba jakiś alien je zaraził. Część znika po strzale. Oczywiście jeśli je przesuniemy, również one znikają. Jestem ciekaw, co o tym sądzicie. Czy ten efekt wam się podoba? No i uważam, że może problemem byłoby to, że ktoś po prostu chce sobie przewieźć skrzynkę z paliwem, kurde, na drugą część mapy, ale takie znikanie, no też chyba nie jest do końca idealne. Możliwe, że w tym wszystkim chodzi o to, aby nie tracić FPS-ów na niepotrzebne dodatkowe obiekty typu skrzynie czy beczki. A teraz woda na mapie Lakeville. Jak tak się przypatrzymy, to okaże się, że coś jest dziwnego. Dlaczego nie ma żadnej fali uderzeniowej, efektu wybuchu na wodzie? No nic się kompletnie nie dzieje. A najlepsze jest to, że jeśli pojedziemy na drugą część mapy i również strzelimy w swoją drogą przepiękne jeziorko, to no wybuch już będzie, więc to jest pewnie po prostu bug i wkrótce Wargaming to naprawi, a tymczasem pokażę wam, jak reaguje murek na nasze strzały. No nie powiem, że jest to też troszkę dziwne. Kiedy po murku przejedziemy, to jest okej, ale no strzały wyglądają dość komicznie. Jeszcze takie ruszenie się tego murku, jakby naprawdę coś z nim było nie tak, jakby był szalony, najadł się czegoś, nie wiem, nie mam pojęcia, zwariowane murki. I tak naprawdę, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeśli chcielibyście drugą część, to oczywiście dajcie znać w komentarzach i poprzez ocenę tego filmu, łapki w górę, łapki w dół. No i koniecznie zachęcam do subskrybowania, bo wczoraj dołączyło do nas prawie 300 subskrybentów, a ja oczywiście szykuję dla was kolejny konkurs, więc zapraszam i do zobaczenia. Cześć!